Kolejny druk. Czy ja ciągle muszę to czytać? Zgodnie z paragrafem 34, niestety tak, muszę czytać. Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1591 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Kierunki działania Rady Miasta Krakowa w przedmiocie udzielenia ulgi spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przedsiębiorstwu transportu samochodowego, spółki akcyjna i przedsiębiorstwu komunikacji samochodowej Chojnice spółka z o.o. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1591, w trybie jednego czytania, referuje Jerzy Marcinko. Prosimy pana dyrektora. Szybciej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania Rady Miasta w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny przedsiębiorstwu transportu samochodowego spółka akcyjna w Krakowie oraz przedsiębiorstwu komunikacji samochodowej Chojnice spółka z o.o. działające w tym czasie jako konsorcjum. Otóż w listopadzie 2009 roku została zawarta umowa na świadczenie autobusowych usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Krakowie z konsorcjum, która nie doszła do realizacji ze względu na niespełnione wymagania dotyczące taboru autobusowego. Z tytułem zasądzenia sprawy sądowej należność dla ZIKIT-u wynosiła 5 440 000 zł, chociaż uszczerbku z żadnego jednostka nie poniosła, jako że drugi w przetargu, który uczestniczył, był tak naprawdę jeszcze parę groszy na wozo kilometrze tańszy. I 2 170 tysięcy zostało przez podmiot spłacony. Do spłacenia pozostała należność główna w kwocie 3 264 tysiące wraz z odsetkami. Ze względu na obecną sytuację finansową zarówno jednej, jak i drugiej instytucji, a szczególnie naszego przedsiębiorstwa transportu samochodowego, jednostki te zwróciły się z prośbą o rozłożenie na raty przez 60 równych rat po 54 tysiące złotych należności głównej i po spłaceniu 75% tej należności umorzenia pozostałych 25% oraz umorzenia odsetek. Ale warunkiem, aby ubiegało się one o udzielenie takiej ulgi, jest sporządzenie poprzez beneficjentów każdego z nich programu restrukturyzacyjnego i w przeciągu 6 miesięcy przedstawienia go Gminie Miejskiej Kraków celem zaopiniowania, jak również uzyskania, i to jest najważniejsze, pozytywnej oceny zarówno przez rząd, jak i Unię Europejską, bo byłaby to pomoc publiczna. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie takiej uchwały dającej szansę, aby przedsiębiorstwo transportu samochodowego w Krakowie mogło spłacić tą należność. Chcę powiedzieć, że z tytułu posiadanych środków transportu około 200 tysięcy złotych rocznie wpływa do budżetu miasta, jak również jest tam zatrudnionych ponad 120 osób. Badając bilans i możliwości płatnicze, gdybyśmy zażądali spłaty jednorazowej, ta kwota 3 200 000 zł byłaby praktycznie chyba przyczynkiem do ogłoszenia upadłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Stanisław Zięba. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tu mamy do czynienia z tym, że jeden z, powiedzmy sobie, założycieli konsorcjum, nie zaś transport przy Hucie,
no, stał się nierzetelny, w związku z czymś to konsorcjum no, nie zafunkcjonowało. No, to też jest, tu powiedział pan przewodniczący na komisji budżetowej, która zaopiniowała pozytywnie ten druk, że trzeba byłoby się zastanowić nad przetargami konsorcjum, ale do czego zmierzam, ponieważ no, tak się składa, że znam tą firmę, pracowałem w hucie Lenina Sędzimira i dzisiaj jest taka sprawa, że pan prezydent właściwie no, mógłby podjąć decyzję, ale ponieważ to jest, no, powiedzmy sobie, szersza sprawa społeczna, więc pyta radę, a także no, konsultuje się niejako z radą, żeby wspólnie uratować to przedsiębiorstwo, bo jeżeli to przedsiębiorstwo upadnie, to miasto nie będzie miało nic, prawda? Natomiast jest to ta sytuacja, kiedy to przedsiębiorstwo, kiedy będzie miało rozłożony dług na raty, jest w stanie funkcjonować, ja już nie mówię o bezrobociu, które by trzeba było potem finansować zasiłki i tak dalej. Więc oczywiście jestem za i proszę radnego o głosowanie za tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Bogusław Kośmidek. Szanowni Państwo, część z Państwa radnych miała okazję już pewnie słyszeć w komisjach powody, dla których tak to jest. Ja chciałem dwie rzeczy jakby z całą mocą potwierdzić. Znaczy, chyba to jest, znaczy nie chyba, na pewno jest to jedyny sposób odzyskania tych pieniędzy, a z drugiej strony nie położenia tej firmy. I to już jest jakby warunek, to już jest jakby argument przesądzający, ale też żebyśmy mieli świadomość, że ta uchwała dopiero otwiera postępowanie w sprawie częściowego umorzenia, bo tak naprawdę na podstawie tej uchwały prezydent będzie mógł wystąpić w ramach zatwierdzenia przez odpowiednie struktury Unii Europejskiej notyfikację pomocy publicznej, bo to jest forma pomocy publicznej dla przedsiębiorstwa. Także tak naprawdę my do tej sprawy za jakiś czas będziemy musieli wrócić, to żeby była świadomość, że dzisiejsza uchwała ma charakter kierunkowy, tak naprawdę akceptujący politykę, w której prezydent wystąpi do tych właśnie struktur, a one zgodzą się na taką formę pomocy publicznej. Jeżeli to nastąpi, to dopiero my jako Rada będziemy głosowali przeprowadzenie tych rzeczy. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeszcze nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.